Roboty sprzątające iRobot Roomba traktowane były przez konsumentów w zasadzie od zawsze jako sprzęt najwyższej klasy i w ich świadomości były synonimem wysokiej jakości, ale też najwyższej skuteczności. W ostatnim czasie da się zauważyć, że iRobot sprzedaje swoje roboty sprzątające w coraz bardziej konkurencyjnych cenach, a za najlepszy dowód niechaj posłuży ten oto robot sprzątający iRobot Roomba Combo 10 Max, który dostępny jest w promocji w cenie naprawdę konkurencyjnej względem innych flagowych robotów sprzątających. Sprawdziliśmy, co takiego potrafi iRobot Roomba Combo 10 Max, no i w jaki sposób może wspomagać Wasze codzienne sprzątanie domów i mieszkań. iRobot Roomba Combo 10 Max to sprzęt wyceniony oficjalnie na 6799 zł, ale w promocyjnej cenie można go kupić obecnie nawet za 4299 zł. Cena nie powinna dziwić, bo to najbardziej zaawansowany i w pełni autonomiczny robot odkurzająco-mopujący tego producenta. W zestawie oprócz robota umieszczono worek, filtr, nakładkę mopującą, szczotkę boczną, stację dokującą autołoż oraz przewód zasilający. Stacja dokująca zwraca uwagę swoim estetycznym, minimalistycznym wykonaniem oraz kompaktowymi rozmiarami. Jej wierzchnia część sprawdzi się jako półka na drobne przedmioty, jeśli stację postawicie gdzieś na przykład obok sofy. Pełni ona oczywiście funkcję ładowarki dla robota, ale nie tylko, o czym za chwilkę. Wystarczy spojrzeć na iRobot Roomba Combo 10 Max i już wiemy w zasadzie, za co płacimy. Robot jest naprawdę solidny, miły dla oka, no i wyposażony w garść od razu rzucających się też w oczy ciekawych rozwiązań. Nie ma tu kopułki lidaru, przez co robot może wjeżdżać nawet pod niskie meble. Dwie gumowe szczotki główne poprawiają skuteczność odkurzania, szczotka boczna usprawnia sprzątanie przy krawędziach. A mop? A mop podnoszony jest na rekordową wysokość ponad obudowę robota, gdy ten wjeżdża na dywany. Czterostopniowy system sprzątania działa świetnie. Na pochwałę zasługuje system usuwania trudnych plam o nazwie Smart Scrub. Mamy tu do czynienia z robotem, który mopuje aktywnie, szorując podłogę. Zwiększa to skuteczność usuwania zaschniętych plam poprzez mocniejsze dociskanie nakładki do podłoża. Oczywiście robot może pracować w trybie mopowania, sprzątania, bądź też mopowania i sprzątania, a moc zawsze dostosowywana jest do aktualnie sprzątanej powierzchni oraz zabrudzeń. Wspomniałem już, że robot nie ma lidaru. Ma za to armię innych czujników pozwalających mu odnajdywać się w przestrzeni. Są tu czujniki antykolizyjny, krawędzi, kurzu, optyczny, kamera Wislam, podczerwieni, uskoku podłoża i wykrywający zabrudzone miejsca. Robot zwalnia przed meblami, a także rozpoznaje i omija ponad 80 typów obiektów. Urządzenie tworzy bazę przeszkód w domu i uczy się ich wraz z kolejnymi cyklami sprzątania. Robot samoczynnie opróżnia do stacji dokującej brud, przechowywany później w szczelnym worku Allergen Lock. Ten zatrzymuje do 99% alergenów, pyłków oraz pleśni. W tym czasie nakładka mopująca jest prana i suszona, woda w zbiorniku robota uzupełniana, a na dodatek stacja dokująca automatycznie czyści się po każdym cyklu sprzątania. Jak sami widzicie, udział właściciela robota w pracach porządkowych jest tu ograniczony do minimum. Użytkownik z poziomu aplikacji iRobot Home może spersonalizować działanie tak robota, jak i stacji dokującej, która jak widzicie jest też całkiem praktyczną półeczką na koty. Harmonogramy, niewidzialne ściany, wybór trybu sprzątania, częstotliwości prania nakładki mopującej. Jest tego sporo. Z aplikacją jest tak, że działanie robota można personalizować raz i o tym zapomnieć, co ja akurat poczytuję jako kolosalną zaletę. Robot uczy się wszystkiego sam. Dzięki technice Dirt Detect wie, gdzie najczęściej znajduje się brud, mapuje na przyszłość przeszkody, wie, gdzie w domu jest łazienka, no i po prostu działa tak, abyś regularnie o nim zapominał. No, czyż nie o to w tym wszystkim chodzi? W tym kontekście na wyróżnienie zasługuje funkcja Dirt Detective. Po każdym sprzątaniu robot zapamiętuje najbardziej zabrudzone pomieszczenia, od których rozpoczyna później swoją pracę. W przypadku mojego mieszkania był to hol, gdzie na wycieraczkach znajdował się piach z butów oraz kuchnia, no tu z kolei przetrafiały się okruchy w okolicach blatu. Jest nawet specjalny tryb nie przeszkadzać, w którym wszystkie głośne funkcje robota są mocno przyciszone i można z niego korzystać na przykład w momencie, kiedy Wy oglądacie telewizor. Godnym docenienia jest też fakt, iż modułowa budowa iRobot Roomba ułatwia jego ewentualną naprawę, a producent dysponuje częściami zamiennymi i akcesoriami do wszystkich modeli. Ponadto serwis door-to-door pozwala usuwać ewentualne awarie sprzętu bez wychodzenia z domu. Moi drodzy, jak widzicie, iRobot Roomba Combo 10 Max to jest robot wyposażony w mnóstwo funkcji redukujących liczbę interakcji ze strony jego użytkownika do minimum. Nie tylko czyści skutecznie, no i też mopuje skutecznie, ale też sam jest w stanie wykonywać pewne czynności serwisowe, które w innych robotach bardzo często są domeną ich użytkowników. Coś mi się wydaje, że ta obniżka cen sprawi, że roboty sprzątające Roomba zagoszczą w większej liczbie polskich domów. No i moim zdaniem dobrze się stanie, bo to są naprawdę dobre roboty sprzątające. Uważam, że iRobot Roomba Combo 10 Max to jest sprzęt godny Waszej uwagi, godny uwagi użytkowników wymagających
od tych urządzeń wiele. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.